Myślę, że trzeba zmienić pytanie teraz na co w Sewastopolu, tak? Bo myślę, że tu prędzej mieszkańcy Sewastopola mogą się obawiać niż mieszkańcy Odessy, tak? Mówi się, że są ciężkie walki, ciężkie walki, bachmut, bachmut, natomiast jak gigantyczna jest to skala zmagań, to widać dopiero jak się popatrzy, że tam mówimy o przynajmniej 11 brygadach ukraińskich. Mówimy przynajmniej, każda ponad 5 tysięcy żołnierzy, no to... Latające myszy są super, słuchaj. Wszyscy narzekają na komary, a nikt nie docenia nie nietoperzy, naprawdę. Tu tą barierkę potnę na segmenty po metr i wystawię w celu charytatywnym na jakąś aukcję, naprawdę. Będzie drabina eskalacyjna Wolskiego, po prostu. Białe myszki jeszcze widzi do tego myślę. Bo to już to już myślę, że to już jest jakaś delira po prostu i, i, i jest jakiś objaw nieliczonego alkoholizmu, nie? To jest jakaś masakra. Ja już napisałem w internecie i dalej podtrzymuję. Uważam, że w przyszłym roku będzie rzeź. Będzie z obu stron i będziemy mieli do czynienia ze stratami dużo większymi niż w tym roku. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Przede wszystkim Fundacja Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Tą, która jest najbardziej potrzebna. E, pomoc humanitarną, a my jako społeczność historii realnej pomagamy. Biblioteka cyfrowa Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla zarysu. E, uwaga, numer 3 to jest oczywiście KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. E, dowiedziałem się, że na Wigilii, że mój siostrzeniec, który ostro pakuje, używa produktów KFD jest zachwycony, i last but not least Speakly. Aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A partnerem dzisiejszego odcinka jest producent telefonów Hammer. Super wytrzymałych z certyfikatem militarnym. Pyłoodpornych, wodoszczelnych. Pamiętacie podczas ostatniego odcinka z Eksenem przeprowadziłem test Hammera. Wyrzuciłem go z pędzącego samochodu. Przejechaliśmy po nim terenówką i zobaczcie. Nawet jednego zadraśnięcia. E, szybka, wytrzymała, także rzeczywiście jest to e, świetny telefon. I teraz, uwaga, ma on dodatkową, fajną funkcję to znaczy, można dokupić do niego dodatkową baterię, przyczepić w ten sposób. I. Korzystać z niego jeszcze dłużej, a więc również to jest bardzo, bardzo praktyczne. I teraz ważna informacja i fajna niespodzianka. Otóż producent Hamera przygotował konkurs dla widzów historii realnej. Do wygrania taki telefon. Spotkanie sam na sam ze mną internetowe i książka Ukraińcy z autografem. Co trzeba zrobić? Odpowiedzieć e, kreatywny sposób, krótko, na pytanie, do czego byłby mi potrzebny telefon hammer. Super nagrody. A teraz przechodzimy już do rozmowy. A moim gościem, drodzy Państwo, jest Jarosław Wolski, ekspert niezależny, e, youtuber, autor e, kanału Wolski o wojnie i książki Spokojnie. O wojnie, czołem. Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu. Jarku, jak e, święta odpocząłeś? E, najadłeś się? Powiedz, 25 Plus słowa. 5 kilo odpocząłem, plus 5 kilo święta. Jak to święta, żona wspaniale gotuje, więc człowiek znowu utył, wiesz. Poszerzył się zdecydowanie, trzeba się troszkę odchudzić. Dekoracje świąteczne jeszcze wiszą, więc. Dekoracja na tym, co się wszystkim wydawało mm, łóżeczkiem dziecięcym, ale jest balustradą schodową. Jak kiedyś będę wymieniał schody w mieszkaniu, to po prostu tą barierkę potnę na segmenty po metr i wystawię w celu charytatywnym na jakąś aukcję naprawdę. Będzie drabina eskalacyjna Wolskiego po prostu... <grym> No dobrze, to zdradzę Państwu, że wczoraj dzwonię do Jarosława Wolskiego, żeby umówić się na dzisiejszy zegar. No, myślałem, że leży po wielkim jedzeniu i odpoczywa po świętach, a okazało się, że jesteś w terenie w jakichś bunkrach. Dwa słowa na ten temat. A, tak, Piotrze, to są Międzyrzecki Rejon Umocniony, a dokładniej odcinek Wysoka. Tam jest jeden z większych w Europie kompleksów ufortyfikowanych, po niemieckich. No i co roku jest liczenie nietoperzy w styczniu. No to jest największe zimowisko nietoperzy w Europie. I to wygląda tak, że ja w zasadzie co roku jestem w ekipie, która zabezpiecza medycznie liczenie nietoperzy, czyli gdyby ktoś z hiptopterologów coś sobie zrobił, złamał nogę, skręcił kostkę, no to my go wyciągamy. No ja zawsze pomagam tej ekipie, która zabezpiecza medycznie. No i pojechaliśmy z kolegą na taki mały zawiat, a przy okazji będzie z tego materiał w tym roku trochę nakręcić ujęć z drona, trochę zdjęć porobić. No i gdzieś przy tej okazji e, odbierałem od ciebie telefon. <laughs> Jestem pełen podziwu naprawdę dla twoich licznych pasji, które za każdym razem zaskakują te nietoperze, to już po prostu rozbiły system. Latające myszy są super. Słuchaj. Wszyscy narzekają na komary, a nikt nie docenia nie naprawdę. No dobrze, dobrze. E, drodzy Państwo, Jarku, plan jest taki zegar? Klasyczny nasz zegar, zobaczymy co się dzieje na froncie, mapa, ale mam nadzieję, że uda nam się też trochę podsumować mijający rok. Zanim zadam Ci pierwsze pytanie, no to tradycyjnie najważniejszy kciuk kciuk dla naszych widzów, którzy są z nami, oglądają zegary, inne odcinki historii realnej. Bardzo, bardzo dziękuję za to. Działamy dzięki Wam. I dla Was. Dzięki za wsparcie na YouTubie i na Patronite i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki koszulki is best i moje książki, między innymi Ukraińcy. Jarku, ja proponuję od razu po prostu y, iść y, i ruszać z zegarem. I y, y, znowu mamy taką sytuację, że nie zaczynam od Kijowa, czyli od godziny 12, tylko zapytam Cię o to, co się dzieje na terenie Federacji Rosyjskiej. No bo dzieje się dużo, znowu coś płonie, ale chyba najciekawsza sprawa to jest atak, kolejny ukraiński atak na lotnisko Engels i jakieś tam bardzo ważne samoloty zostały podobno zniszczone. Opowiedz coś na ten temat. Znaczy tak, samoloty TU-95, tych samolotów w Rosjanie mają bardzo mało, bo mają około, mieli około 40 sprawnych. Znaczy podawali, że mieli około 40 sztuk, ile sprawnych mają tak naprawdę nie wiadomo. No teraz już wiadomo, że z 10 mieli przynajmniej po tych wszystkich atakach, które miały miejsce. Tak, ale w tym ostatnim pięć. pięć. Tak, no tak. już. A w poprzednich też były pouszkadzane, były jeszcze tu 22 uszkodzone. I to jest taka asymetryczna ukraińska odpowiedź na ostrzały rakietami manewrującymi ukraińskich miast i elektrowni. I teraz tak. Te samoloty są dość istotne dla Rosjan, ponieważ Rosjanie wbrew pozorom nie mają za wielu nosicieli rakiet manewrujących. Mają oczywiście okręty, ale to są rakiety Kalibr, trochę inne. Mają oczywiście rakiety systemu R500 i Skander, ale to są wyrzutnie lądowe i te rakiety też są troszkę inne. Natomiast te rakiety lotnicze H101 i H555 no to one są odpalane wyłącznie przez samoloty. Mogą je przenosić bombowe tu 160, no i tu 95. No i Ukraińcy za pomocą dronów już kolejny raz rzędu atakują bazę w głębi Rosji. I teraz chyba większość osób zastanawia sobie, zadaje sobie pytanie, co to za drony, tak? jak do tych ataków dochodzi, no bo obrona przeciwlotnicza, cel głęboko w Rosji. Na razie chyba taka jedna z bardziej prawdopodobnych hipotez głosi, że to są jednak operacje specjalne, czyli operatorzy sił specjalnych ukraińskich docierają około 100 km od bazy i wypuszczają takiego małego, ale trochę większego niż zwykle drona, który nadlatuje na bazę i zrzuca po prostu małe ładunki na te samoloty. I to by tłumaczyło, um, dlaczego obrona przeciwlotnicza rosyjska ma bardzo duże problemy z wykrywaniem i niszczeniem tego, co wysyłają Ukraińcy. Bo to są po prostu małe drony, mini-drony, które są wypuszczone z odległości kilkudziesięciu kilometrów od bazy, może nawet trochę mniejszej, tylko to siłą rzeczy wymaga, żeby operatorzy sił specjalnych ukraińskich przeniknęli w pobliżu takiej bazy, tak, żeby jak to tego typowo, typu drony. Ale to jest, ja sprawdziłem, 800 kilometrów od granicy z Ukrainą. Czyli to nie jest tak, że 800 kilometrów sobie leci, tylko komando Byłbym bardzo zaskoczony, bo oczywiście są drony, które są w stanie przelecieć 1000 km, tak? Jasne, nie ma sprawy. Tylko, że to są drony, które są większe. Jeżeli są większe, no to mają większą powierzchnię odbicia. Jeżeli mają większą powierzchnię odbicia, jest większa szansa radiolokacyjnego, że wykryje obrona przeciwlotnicza i strąci. Natomiast tutaj no, bardzo dużo poszlak wskazuje na to, że to jest jednak taka koronkowa praca operatorów sił specjalnych, którzy docierają w pobliże bazy, ale poza jej bezpośrednią ochronę i spoza tej bezpośredniej ochrony wypuszczają po prostu drony, które nadlatują na bazę no i rzucają ładunki. Ale mówię, to jest hipoteza, ona wymaga weryfikacji, wymaga sprawdzenia. Dobrze. Bez wątpienia Rosjanie się zorientowali już o takich grupach dywersyjnych, które wchodzą na ich terytorium, bo zobaczyliśmy wczoraj zdjęcia, które opublikowała strona rosyjska zlikwidowanej, zniszczonej takiej grupy. Przedstawiają one znakomicie wyposażonych żołnierzy tam jest mnóstwo nowoczesnego sprzętu, karimaty, do tego jakieś białe maskowanie. Po prostu, no co to dużo mówić, zastrzelonych w jakimś lesie. Czyli okazuje się, że już jakieś tam są działania podejmowane przeciwko tym grupom. To są tak zwane GDR-y, czyli grupy dywersyjno-rozpoznawcze. I tego typu GDR-y funkcjonują we wszystkich siłach specjalnych na świecie. Tak? Czyli one przenikają na teren wroga, starając się nie wchodzić w kontakt z nim, no i potem po prostu wykonują dane zadanie. I teraz ukraińskie grupy od początku wojny działają bardzo aktywnie na terytorium Rosji. Wysadzają mosty kolejowe przede wszystkim, atakują cele krytyczne. No w tym wypadku zaskoczeniem jest to, jak daleko te grupy dywersyjno-rozpoznawcze są w stanie przeniknąć. No, ale nie jest zaskoczeniem, że Rosjanie oczywiście próbują te grupy niszczyć. Tak, no to, to jest też coś, co, co wpisuje się w charakter tego konfliktu. No dobrze, spodobało mi się to, co powiedziałeś, wojna asymetryczna, to znaczy Rosjanie tłuką w Ukrainę i w ukraińską infrastrukturę rakietami manewrującymi, między innymi z tych samolotów Tu-95, no a Ukraina nie ma takich zdolności, no bo między innymi Amerykanie takiego sprzętu nie dostarczają, o czym jeszcze może dzisiaj porozmawiamy, no więc siłą rzeczy musi szukać jakiegoś tańszego, prostszego rozumiem sposobu, żeby się odgryźć. No tak, znaczy, czy prostszy, no na pewno nie jest to prostszy sposób, tak? Bo ponieważ prościej byłoby mieć własne rakiety manewrujące i odpalić je na, na bazę, tylko że znowu patrząc na to, ile obrona przeciwlotnicza jest w stanie strącać tego typu rakiet, no to to wymaga naprawdę porządnego, potężnego ataku rakietowego. W tym wypadku mamy prawdopodobnie operację specjalną, ale mówię, to są jeszcze hipotezy, one wymagają potwierdzenia, tak. Oczywiście. Dobrze, Jarku, to co? Proponuję w takim razie przenieść się na terytorium Ukrainy. 12 godzina, ruszamy z zegarem Kijów. Coś słyszałem o jakichś dronach irańskich. Nowa fala, która miała zostać zakupiona i miała się gdzieś pojawić nad Kijowem, ale nie, nie słyszałem też o jakichś bardzo spektakularnych, wielkich atakach. Czy to oznacza, że. Wreszcie widać gdzieś tam dno w tych magazynach, które wielu ekspertów wieszczyło. Mam na myśli rosyjskie magazyny rakietowe. Nie no, to jest jeszcze weselej, ponieważ wiesz, szachista i stratek 5D, czyli Putin, wkurzył Izraelczyków, i Izraelczycy podarowali Ukraińcom know-how strącania tego typu dronów. Te know-how wyglądało tak, że na terenie Rosji zostali odstrzeleni irańscy specjaliści, którzy uczyli Rosjan z obsługi tego typu dronów. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz, po prostu Izraelczycy podzielili się z Ukraińcami tym, jak te drony zagłuszać. Czyli co trzeba zrobić, bo one się opiera, te oparte są o cywilne komponenty, o cywilne moduły GPS nie tylko. No i po prostu Izraelczycy powiedzieli Ukraińcom, co można zrobić, żeby te drony nie trafiały w cele. Tak? I Ukraińcy to zrobili. Efekt jest taki, że po prostu te drony okazały się być finalnie mało użytecznym przeciwko celom militarnym. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, jakby to powiedzieć, Ukraińcy przejęli trochę rosyjskich systemów zagłuszania, po czym te systemy oczywiście zostały zbadane przez Ukraińców, zostały zbadane przez Zachód, po czym Ukraińcy te systemy zagłuszania rosyjskie odpalili i zaczęli tymi systemami zagłuszać rakiety, które wysyłają Rosjanie. To jest znowu jakiś po prostu kompletny absurd, aberracja, ale to, 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 to się dzieje, tak? Czyli przejęte systemy w pierwszych miesiącach wojny, które służyły do zagłuszania ukraińskiej łączności, one zostały zdobyte w stanie prawie nietkniętym. Ostatnio też w Harkowskim taki system został zdobyty. No i Ukraińcy stwierdzili, że w sumie to są na tyle dobre systemy, że mogą się przydać tylko przeciwko byłym właścicielom. No i wykorzystują tego typu systemy na przykład do zagłuszania rakiet, które wysyłają Rosjanie. Z terytorium Białorusi. Dobrze. To co? Opuszczamy Kijów, przesuwamy wskazówki o, dwa, o dwie godziny, jakaś godzina druga. Jesteśmy w, na pograniczu Charkowszczyzny, Ługańszczyzny, te tereny swatowe. Czy tam coś się dzieje, czy tylko wojna pozycyjna i wzajemne ostrzeliwanie się z artylerii? Znaczy, teren teraz jest taki bardzo mm, niegościnny, znaczy, nie, mm, trudny do działań wojsk pancerno-zmechanizowanych. Rostopy, dalej nie było mrozu, które biskuły ziemię. Mm, ja osobiście wątpię, żeby Ukraińcom udało się teraz zdobyć swatowę, tak? Wzgórza przed Sfatowem zostały umocnione przez Rosjan. Rosjanie bronią tych wzgórz. Będzie to dość kłopotliwe dla, dla Ukraińców. Natomiast na południu od swatowego, w rejonie Kreminy, taka duża miejscowość, czy miejscowość, w Powiedzmy w dwóch trzecich drogi z Swatowa do Rubiżnego i do Sewierodoniecka, czyli na południu od Swatowego. Kremina to jest taka miejscowość, ona została umocniona przez um, wojska rosyjskie, ufortyfikowana, natomiast na północy i na południu od niej podeszli pod miejscowość Ukraińcy, e, którzy tak jakby te miejsca, Kreminy próbowali otoczyć od, po, z dwóch stron. Tak zobaczymy, czy, czy faktycznie coś takiego nastąpi. Natomiast no, tam widać zdecydowane postępy armii ukraińskiej, ale znowu, na ocenę, czy to są takie działania o charakterze rajdowym, przenikającym, czy faktycznie przygotowania do walki kreminę, no to wymaga to czasu, tak? Czyli musimy poczekać tydzień, dwa tygodnie, żeby po prostu móc zobaczyć, co się dzieje, jakie są plany ukraińskie. No tak, ale na pewno nie jest jakaś wielka ofensywa. Ja czasami śledzę różnych takich Twitterowiczów, którzy pasjonują się. To ciekawe jest bardzo, żeby było jasne jakimiś takimi mikro historiami z frontu i tam właśnie super wiadomość, zdobyta wieś jakaś, i tutaj pada jakaś egzotyczna nazwa, okazuje się, że to jest tam 10 chałup i, i 15 mieszkańców, nie? Tak, e, tak, więc tak. Wieś znowu została zdobyta, tak? E, więc więc Ożarivka, Mięsożarivka i w ogóle i ja, znaczy inaczej, ja, ja nawet tego nie podaję seksy. jak, jak siedzisz czasami mój kanał, no to wiesz, że ja czasami potrafię przez dwa tygodnie nie wypuszczać raportu z walk na Ukrainie, ponieważ uważam, że publikowanie tego w ujęciu tygodniowym to jest już po prostu clickbait, tak, to jest, to jest takie na siłę szukanie czegoś, co się dzieje, żeby były wyświetlenia, a to czy jedna wioska, czy druga przeszła z jednych rąk do drugich, to nie ma większego znaczenia, tak, to tutaj raczej trzeba potrzeba jest trochę czasu i trochę dystansu, żeby zobaczyć jak się to rozwija i taką też przyjąłem optykę dlatego na przykład co dwa tygodnie są teraz te raporty kiedy jest sezon taki, że mniej się dzieje na froncie z przyczyn atmosferycznych i nie tylko No tak, rzeczywiście ruchy wojsk takie znikome wydaje mi się, że dużo nie wnoszą, natomiast jest też coś takiego jak sfera symboliczna i chcę Ci powiedzieć, że gdy jesteśmy już przy tym odcinku frontu powiedzmy no północnego, północno-wschodniego to serce mnie tak zakuło, kiedy zobaczyłem kolejne zdjęcia krabów naszych armatochaubic po prostu doszczętnie rozbitych, spalonych, stojących gdzieś tam na pogranic, na poboczach. Eee... No coś cóż, cóż, podobno cztery, tak? Już zostały zniszczone. No, nie, no, to, ile zostało dokładnie zniszczone, to tu musi pozostać tajemnicą z przyczyn oczywistych. Natomiast to też, żeby było ważne, żeby widzowie mieli świadomość, to jest konflikt o intensywności nienotowanej od czasów II wojny światowej. Tam są dwie masowe armie, które walczą ze sobą. Żadne lekkie piechoty, żadne jakieś bzdury. Tam jest po prostu konflikt pancerno-zmechanizowany, gdzie trzy czwarte sił to są wojska pancerne albo zmechanizowane, gdzie mają udział bardzo intensywne walki, gdzie te intensywne walki toczą się też w terenie zurbanizowanym nie tylko. Współczynnik strat jest bardzo duży po obu stronach. I no, nie jest, nie zdradza jakiejś tajemnicy, jak powiem, że podarowaliśmy ponad 54 kraby, z których jedna trzecia została w mniejszym lub większym stopniu porażona przez Rosjan. tylko że porażona to nie znaczy zniszczona, tak? To są pojazdy, które dostały odłamkami, które zostały trafione, które musiały być wycofane do napraw i to jest coś całkowicie normalnego, ponieważ jak patrzymy sobie... Na dostawy na przykład lekkich armatochałbic holowanych M77 no to dostarczonych zostało około 140 sztuk ze Stanów Zjednoczonych, a Rosjanie zniszczyli 48 z nich. Tak, czyli mówimy o zniszczeniu 1 trzeciej od czerwca. Albo ciężkim uszkodzeniu. No, w przypadku krabów, no to no mniej więcej 1 trzecia pojazdów została w jakiś sposób trafiona przy odłamkami, czy, czy, czy dronami, czy w inny sposób przez Rosję Natomiast sama ilość zniszczonych pojazdów jest nieduża. Tak. Tylko trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie troszeczkę zmienili sposób zwalczania artylerii ukraińskiej. Oni odtworzyli tak zwane kaskady. Kaskady to były w czasach Związku Radzieckiego grupy dalekiego rozpoznania, komandosów, które miały przenikać na, na tereny obiektów NATO i zwalczać wyrzutnie rakietowe, zwalczać sztaby, ośrodki dowodzenia. I to były tak zwane kaskady, kaskady 1, 2, 3. I te kaskady potem się zmieniały, potem z tego częściowo powstał Specnaz, Alfa, Wympieł i tak dalej. To tam nie będę tutaj opowiadał o historii radzieckich jednostek specjalnych, są bardzo fajne opracowania, można sobie sięgnąć. No i Rosjanie, jak znowu się okazało, że tam nie za dużo im wyszło, wrócili do idei kaskad, czyli pułki dalekiego rozpoznania przenikają na terytorium Ukrainy i na zapleczu frontu w małych grupach, kilku, kilkunastu osobowych polują na ukraińską artylerię i sztaby. Tylko, że to już nie jest robione na zasadzie uraz granatem po czołg, bo to jest głupota, tylko te grupy mają po prostu drony, między innymi te lancety znane. i po prostu te grupy wypuszczają drony na zapleczu frontu, żeby znaleźć artylerię ukraińską. I jeżeli znajdują artylerię ukraińską, no to wypuszczają jeszcze dwa, trzy drony, które starają się trafić armatę haubice samobieżne żeby naprowadzić ogień artylerii ten, rosyjskiej. Czyli ten dron Lancet, bo żeby, ja chcę to dobrze zrozumieć, widzowie też, yy, myślę, że mogli się trochę w tym pogubić. Czyli oni wypuszczają Lancet, yy, to jest taki dron, który nie tylko namierza i wysyła sygnał do rosyjskiej artylerii, tu macie bić, tylko on jest uzbrojony, tak? Tak, oni wypuszczają różne drony. Wypuszczają drony obserwacyjne, które starają się znaleźć na przykład polskie kraby i nie tylko. No i jeżeli cel jest w zasięgu artylerii rosyjskiej, no to jest artyleria rosyjska naprowadzana. Jeżeli cel nie jest w zasięgu artylerii rosyjskiej, to wypuszczane są te drony Lancet 1 albo 2 i one starają się trafić po prostu w artylerię ukraińską. No i w ten sposób zostało porażonych kilka Krabów, tak? Są zdjęcia Krabów trafianych przez Lanceta, tylko trzeba pamiętać o tym, że znowu, żeby Krab został zniszczony, to musi dojść do wybuchu albo do zapłonu amunicji. Jeżeli do tego zapłonu albo do wybuchu amunicji nie dojdzie, no to pojazd jest porażony, ale nie jest zniszczony, tak? Były takie przypadki, że cała bateria krabów, czyli 4 sztuki, została zaskoczona ogniem bateryjnym Rosjan. No ale to, to mówię tutaj o startach, nie chcę mówić, bo to są rzeczy, które nie powinny wychodzić wprost. Ale żeby nie było zaskoczeniem, jedna trzecia pojazdów przynajmniej została porażona, ale to nie oznacza, że one zostały zniszczone. Tak? Ta ilość zniszczonych krabów jest wciąż relatywnie nieduża. Jak na intensywność walk, bo pamiętajmy, że mamy już rekordzistów jeżeli chodzi o polskie armatochałbice samobieżne KRAB, ponieważ no, są pojazdy, które oddały 8 tysięcy strzałów, tak, to jest niesamowita ilość, zważywszy, że producent daje gwarancję fabryczną na bodajże 2,5 tysiąca strzałów, z tego co pamiętam i to, to no, polska zbrojniówka doczekała się takiej trochę już mitycznej broni, tak, bo znowu Niemcy darują pancerhaubice, Norwegia daruje M109, ale M109 są przestarzałe, Niemcy podarowali pancerhaubice, ale podarowali ich za mało, no bo Zasada jest taka: dasz 9 sztuk to no to w bardzo krótkim czasie trzymasz zepsute, trzymasz uszkodzone przez działanie przeciwnika, no i zostają ci trzy. No i tymi trzema to sobie nie za dużo podziałasz na linii walk. No, a wiesz, jeżeli Polska podarowała ponad 54 kraby. Mówię ponad, bo tu znowu dokładna wartość jest niejawna. No to nawet jeżeli jedna trzecia jest zepsuta, no to dalej nam zostaje, wiesz, 36 sztuk, tak, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj niestety znowu to, co pokazuje nam konflikt na Ukrainie, to jest bardzo ważne, to to, że jednak w pewnych sytuacjach, w zasadzie w większości sytuacji, dialektycznie ilość przechodzi w jakość. Czyli można mieć sprzęt trochę gorszy od przeciwnika, ale jeżeli mamy go dużo, to w pewnym momencie staje się już czynnikiem nie ilościowym, a jakościowym. Tak? Dlatego lepiej mieć 300 T72 w miarę na chodzie, niż mieć na przykład nie wiem, 20 Abramsów, do których nie będziemy mieli zaplecza. No niestety, tak to wygląda. No tak, a dodajmy też trochę z przekąsem, że Rosjanie do materiału ludzkiego, mam wrażenie, że mają taki sam stosunek. Mam tu na myśli te masy mobilizowanych e, ludzi. Znaczy tak, jeżeli chodzi o mobilizowanych, to no niestety trzeba stwierdzić, że ta mobilizacja rosyjska odniosła skutek. Tak, tak się śmialiśmy z tych mobilizowanych Mobików, a że mięso armatnie, piechota, kopowa i tak dalej, tak dalej. Ustabilizowali front. Ustabilizowali, tak, to Rosjanom brakowało ludzi. Od początku wojny Rosjanom rozpaczliwie brakowało ludzi. I no Rosjanie niestety tych ludzi znaleźli. I teraz ta wojna już wygląda trochę inaczej. Całe szczęście, że Rosjanie ponieśli tak horrendalne straty sprzętowe od początku konfliktu, tak? Bo tego nie będą w stanie nadrobić, jeżeli chodzi o jakość sprzętu, który stracili. No bo ilościowo oni jeszcze będą w stanie to nadrobić. W tej chwili Rosjanie wyciągają ze składów czołgi, które oczekiwały na wojnę z NATO. Oni te pojazdy odświeżają, remontują. Trzeba pamiętać, że w Rosji jest pięć zakładów remontowych, które są w stanie remontować rocznie ponad 200 czołgów. Oczywiście pytanie, czy Rosjanie będą mieli podzespoły do tych maszyn, jak to będzie wyglądała jakość, jakość tych remontów. Na razie nie mówię o załogach, tak? ale no, z bardzo prostej matematyki wynika, że Rosjanie w ciągu roku będą w stanie od w zasadzie zera wyremontować sobie minimum 1000 maszyn. Dając to, co po prostu Rosjanie przywracają ze składów, no to stracili ponad 2000 czołgów, natomiast no oni te 2000 czołgów, no to sobie przywrócą do sił zbrojnych, tylko starszych typów, tak? Więc znowu u Rosjan ilość przechodzi niestety w jakość. No dobrze, to wiesz co, ja chciałem już pędzić do Bachmutu, ale mam jeszcze dwa krótkie pytania. Gdybyś mógł jednym słowem odpowiedzieć, bo tutaj tak zostawiłeś to trochę w zawieszeniu. Te drony lancet, jak tego kraba namierzą, to czym one konkretnie, co one mają? Jak w co one są zaopatrzone, że one mogą uderzyć? One są wyposażone w głowicę kumulacyjną. To jest taki ładunek, który przepala pancerz. Czy przepala to jest złe słowo, bo to jest erozja hydrodynamiczna. On w zasadzie wypłukuje ten pancerz. Ale to jest klasyczny ładunek kumulacyjny, który jak trafia w cel, to robi w nim dziurkę do środka wnika strumień kumulacyjny. Natomiast on nie ma dużej przybijalności. Natomiast no, armatoch samobieżne z założenia mają raczej nieduży pancerz cienki. No, i jest parę przypadków, gdzie, gdzie po prostu te drony. Znaczy, te drony są bardzo niebezpieczne dla obsług otwartych, odkrytych armatach samobieżnych, holowanych, tak? Ale to. Jasne. Dobrze, słuchaj, to gdy jesteśmy już przy ciężkim sprzęcie, żeby potem do tego już nie wracać, to obecnie największą sensacją, jeżeli chodzi o rosyjski arsenał pancerny są czołgi T-90. Widzimy, że tam raz się jakiś zepsuł, raz jakiś został zdobyty, innym razem się jakiś spalił. No ale, uwaga, i to jest pytanie do naszego eksperta od czołgów, Rosjanie odgrażają się, że już szlada moment, już szlada chwila, wejdzie na pole bitwy Wunderwaffe, czyli czołg T14 armata, super nowoczesny czołg rosyjski. To już kolejna taka zapowiedź. Jak ty się do tego odnosisz? Czy rzeczywiście się, możemy się tego spodziewać? Znaczy, to byłby ruch kompletnie bez sensu ze strony Rosjan, ponieważ ten czołg jest niegotowy. Ten czołg funkcjonuje w ramach egzemplarzy przedseryjnych, trochę niedopracowanych. Rosjanie mają dalej poważne problemy z układami, układami napędowymi, czyli z silnikami m.in. do tych czołgów. Najlepszy tekst, jaki przeczytałem w runecie, to to, że ten czołg się porusza jak rogozin trafiony w tyłek. To, to, jest, to jest, jeżeli chodzi o mobilność tego pojazdu. No, no nie, no to, jest, to jest generalnie niezbyt, niezbyt udana konstrukcja. Jak na razie ona by wymagała dekad dopracowania. Rosjanie już jedną wonderwaffe użyli, tak, czyli BMPT, czyli bojowa maszyna podżierki tanków, czyli tam bojowa maszyna wsparcia czołgów, BMPT, czyli taki pojazd ma dwie armaty szybkoszczelne i One były używane na łuk dońca sywierskiego i czy coś zmieniły? Nie, bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo rzadko się zdarza, żeby jakieś pojedyncze uzbrojenie było w stanie zmienić losy kampanii czy losy wojny. Tak? To jeden, jednym z nielicznych przypadków było hajmarsowanie składów amunicji rosyjskiej w wakacje. Natomiast normalnie, no to ciężko powiedzieć, żeby, żeby jakiś pojedynczy rodzaj uzbrojenia wywołał nagle bardzo duży skutek na, na przebieg całej wojny. No tak, ja pamiętam taki moment, który dosyć wzbudził uśmiechy wśród ekspertów, kiedy Rosjanie powiedzieli, że na. Placu Czerwonym zaprezentują ten super czołg armata. No, i on tam jechał przez ten Plac Czerwony, i pod Kremlem się popsuł, wyskoczyła załoga, zawołali ludzi, pchali go autentycznie przez spróbowali go pchać ręcznie przez, przez Plac Czerwony. Wtedy tak sobie pomyślałem, kurczę, tu jednak chyba jeszcze trochę pracy jest potrzebne, nie? No dobrze, Jarku, przechodzimy dalej. Godzina trzecia, czyli Bachmut. Czy jakieś niezwykle zacięte walki, czy coś tam godnego uwagi od naszego ostatniego spotkania się wydarzyło? E, tak, bo na południe od Bachmutu, tam są, tam przede wszystkim jest. Działo się dużo niedobrego, ponieważ Rosjanie pokonali trzecią linię obrony Ukraińców na południe od Bachmutu. Nie sam Bachmut, tylko na południe. I Ukraińcy musieli ściągnąć swoje odwody. Ściągnęli pierwszą samodzielną brygadę pancerną, ściągnęli inne brygady. Finalnie z Bachmutu zrobiła się gigantyczna co do skali bitwa. My trochę tego nie doceniamy nie, nie, nie zauważamy tego. Natomiast w okolicy Bachmutu Ukraińcy zgromadzili od 10 do 12 brygad. I teraz 12 brygad ukraińskich to jest mniej więcej 60 tysięcy żołnierzy. I oczywiście siły atakujących, czyli rosyjskie, raczej nie były mniejsze. Jak patrzymy, że zostały zgromadzone komponenty mniej więcej 11-12 brygad ukraińskich w okolicy Bachmutu, no to teraz dopiero zobaczymy, jak gigantyczna co do skali jest to bitwa. Tak? Jakie siły musieli rzucić Ukraińcy, żeby ustabilizować front. Rosjanie oczywiście walczą o taką wieś, o pytne na przedmieściach Bachmutu, na południu od Bachmutu, o przedmieścia przemysłowe Bachmutu. Natomiast w mojej ocenie Rosjanie nie są w stanie zdobyć Bachmutu, Natomiast mam dziwne wrażenie, że ta cała walka o Bachmut to jest po prostu próba wiązania armii ukraińskiej, żeby ona musiała swoje rezerwy wykorzystać i żeby nie miała wolnej ręki gdzie indziej. I to by się wpisywało w taką logikę Rosjan, gdzie ich nie interesuje, że im zginie 5 tysięcy żołnierzy czy 8 tysięcy żołnierzy więcej, no ale zwiążą siły ukraińskie. Natomiast no. Naprawdę myślę, że u nas mówi się, że są ciężkie walki, ciężkie walki, Bachmut, Bachmut. Natomiast jak gigantyczna jest to skala zmagań, to widać dopiero jak się popatrzy, że tam mówimy o przynajmniej 11 brygadach ukraińskich. Mówimy przynajmniej każda ponad 5 tysięcy żołnierzy, no to jasna sprawa, ile tam jest sił zaangażowanych. No tak, trochę to wiesz, co to jest trochę tak z całym szacunkiem dla cierpienia tych ludzi, którzy tam są, ale trochę tak jak w piłce nożnej, nie? że. Ekscytuje nas taka gra, jak jest manewr, szybkie podania z nogi do nogi, dlatego takie duże zainteresowanie wzbudzała chociażby to ofensywa ukraińska, też pod Harkowem, w Charkowszczyźnie, jakieś kilka miesięcy tak. temu. A jak tak stoją, wiesz, i tłuką do siebie, no to wszyscy mówią, nic się nie dzieje, a tam po prostu ginie jeszcze więcej ludzi nie? niż w takich szybkich manewrowych operacjach. Po prostu to jest jak, nie znaczy, jak to, pierwsza wojna, pierwsza Obecnie pod Bachmutem jest zaangażowanych więcej sił obu stron niż było zaangażowanych w chrysońszczyźnie. To tak, żeby mieć skalę tego. I Ukraińcy mają obecnie tam zaangażowane dwa razy tyle sił, ile mieli zaangażowane w ofensywie błyskotliwej pod Charkowem. Więc to, to skala tych walk jest bardzo duża i mimo, że ten front się przesuwa o 500 metrów w prawo, w lewo, Mówiąc kolokwialnie, to, to nie znaczy to, że tam się nic nie dzieje. Wprost przeciwnie, tam się dzieje bardzo dużo, tylko w ramach wojny, znowu bardziej statycznej, bardziej pozycyjnej, wojny okopowej. Natomiast straty obu stron tam są przerażające. Tylko znowu, to żeby było jasne, bo tu powstaje jakiś obraz, że ci Rosjanie atakują na pałę, tak jak Sowieci pod drzewem i syczewką w 1942, tak? Czyli fale piechoty, na karabiny maszynowe się rzucają, z tyłu idą kadyrowcy i strzelają w potylice tym, którzy nie chcą ginoć za Putina. No nie, to tak nie wygląda. Tam se. Sobie... Tam, są jednak, tam jest taktyka działań piechoty w małych grupach. Bardziej bym powiedział, że to przypomina szturm z z I Wojny Światowej, oddziały trupigłówek okupowe z 2018 roku, jeżeli chodzi o taktykę, jeżeli chodzi o próby szturmowania pozycji ukraińskich. No i znowuż intensywność ognia jest bardzo duża. Myślę, że jest to próba troszeczkę narzucenia Ukraińcom wojny materiałowej, czyli wojny na wyczerpanie, jeżeli chodzi o obie strony. Czy to odniesie skutek? Globalnie moim zdaniem nie, natomiast lokalnie no, Ukraińcy musieli rzucić rezerwy. Tak. No, nie angażuje się 11 ponad brygad, yy, dlatego że, że że nic się nie dzieje i że wygrywamy. No nie, jeżeli jest zaangażowanych aż 11 brygad na stosunkowo małym odcinku frontu, no to znaczy, że działo się coś niedobrego. Tak. Nie chcę się powtarzać dziś, i nie, nie ma sensu o tym rozmawiać. Odsyłam Państwa do poprzedniego naszego zegara, ale też pamiętajcie, że za tą wielką analizą Jarosława Wolskiego o tym, co tam się dzieje, ile tysięcy ludzi jest też tragedia po prostu tych jednostek, tych chłopaków, którzy tam siedzą tak. w błocie po pachy, zimno jest potwornie, zaopatrzenie nie zawsze dociera, no, jakiś po prostu koszmar wojny e, zimowej. E, dobrze, przesuwamy wskazówki zegara, tak powiedzmy czwarta chyba, czyli ten odcinek zaporoski, e, wyglądamy tam z niecierpliwością e, wielkiej ofensywy ukraińskiej na e, Mariupol, która by przecięła korytarz łączący Krym z e, Rostowem i z Federacją Rosyjską. Powiedz kiedy się doczekamy, czy tam się w ogóle coś dzieje, czy tam kompletne zamrożenie frontu? Odpowiedź jest taka sama jak dwa tygodnie temu. Na razie czekamy na to, aż warunki atmosferyczne pozwolą na działania większych wojsk pancerno zmechanizowanych. Przy czym raczej optyka jest taka, że większość osób zaczyna oczekiwać i obawiać się ofensywy rosyjskiej niż ofensywy ukraińskiej, tak? Ponieważ no Rosjanie wykorzystują zimę i wykorzystują tą pauzę, żeby wyszkolić dodatkowe jednostki, ściągnąć, więc zobaczymy, co się będzie działo na wiosnę. Tak, były szef rosyjskiego, fińskiego, przepraszam, wywiadu w Finlandii, Mówił właśnie o tym, ale myślę, że w podsumowaniu do tego przejdziemy, co nas jeszcze czeka. Mówił właśnie o tym, że, że Rosjanie się szykują do ofensywy. Ale teraz w takim razie przesuńmy się jeszcze troszkę niżej. Godzina, powiedzmy, piąta. Hersoń, Hersońszczyzna. I tutaj się dzieje dużo. Ja takie dwa wydarzenia sobie wypisałem. Zacznijmy od pierwszego. Gdzieś w miejscowości, uwaga, w pobliżu miejscowości Zabarina zostało ogłoszone, czy też zwołane zebranie oficerów. Rosyjskiego frontu południowego. No i doszło do jakiejś tajemniczej eksplozji. Podobno 70 zabitych, jakiś pogrom w korpusie oficerskim tego odcinka frontu. Jarosław Wolski, prosimy o kulisy tego wydarzenia, co tam się właściwie stało. Jakaś działalność ukraińska, tak. Tylko pytanie, czy operatorów sił specjalnych, czy handleciały, Hajmarsy. No. Myślę, że to, że to należy rozpatrywać w tym, w tym kontekście. Natomiast ten odcinek frontu hersoński ustabilizował się, tak? To, co w tej chwili ma miejsce, to takie terrorystyczne ostrzały Hersonia przez Rosjan. Przy czym, jeżeli jeszcze nie wiem, Rosjanie oszczeliwują przedmieścia Hersonia, no to można założyć, że polują na ukraińskich obserwatorów, snajperów, jakieś moździerze. No dobrze, to jest jakaś logika wojny. Natomiast ostrzał centrum Hersonia albo ostrzał szpitala położniczego. No to, to jest takie już działanie terrorystyczne mające na celu po prostu nękać ludność cywilną. Tak, no w tym szpitalu położniczym, o którym mówisz, był poród w tym momencie, kiedy doszło do tego ataku, w dodatku trudny, przez cesarskie cięcie i władze powiedziały, że to w ogóle absolutny cud, że żadne z dzieci nie zginęło. No, no niestety, no to jest taka logika działań Rosjan terrorystyczna, jeszcze ironią jest to, że oni przecież Herson uznali za własne terytorium zaanektowane. Tak? Czyli oni teoretycznie strzelają do was tego miasta, absolut kompletny. A z drugiej strony no, stan faktyczny jest taki, że 100 tysięcy prorosyjskich kolaborantów uciekło z Hersonia, z hersońszczyzny. Jak się Rosjanie wycofywali, to około 100 tysięcy ludności po prostu uciekło na tą stronę rosyjską i to byli kolaboranci prorosyjscy albo ludzie, którzy czuli się być Rosjanami, a nie Ukraińcami. Nastąpiła derusyfikacja hersońszczyzny, po prostu taka ostateczna. I w tej chwili ci, którzy są na terytoriach zajętych, odbitych przez armię ukraińską, to są Ukraińcy, którzy czują się Ukraińcami, którzy nie współpracowali z, z okupantami, e, więc to po prostu Rosjanie strzelają do, do Ukraińców, nie strzelają do, do swoich, że tak powiem. Hmm. Ale wiesz, co to co, ciekawe, co Ty powiedziałeś, bo właściwie mamy taki trochę jeden z motywów przewodnich naszych kolejnych rozmów i zegarów, to jest trochę taki, że Putin osiąga skutki odwrotne od zamierzonych, nie? Jeżeli jest rzeczywiście derusyfikacja, jak powiedziałeś, Hirsonszczyzny, a na pewno te najbardziej aktywne elementy prorosyjskie opuściły te tereny, no to znowu hmm, kolejne skutki odwrotne od zamierzonych, nie? Fajnie. Ten, nastąpiła generalnie derusyfikacja całej Ukrainy, tak, więc to jest, to jest inna sprawa. Natomiast, no, dla nas, jako dla Polski, to dobrze. Dla Ukraińców potworna wojna. Dla Rosjan oczywiście źle, więc. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że tak, między Bogiem a prawdą, to ta derusyfikacja to tak. Jak zwalają Lenina z pomników, czy skuwają Czerwone Gwiazdy i Sierpień i Młoty, no to super, to zawsze serce rośnie. Ale gdzieś widziałem, że rozwalili pomnik Puszkina, jakichś, nie wiem, poetów XIX-wiecznych rosyjskich. To co ty myślisz o tym? Bo mnie się wydaje, że to już jednak jest lekkie, lekkie przegięcie, co Puszkin winny. Znaczy ja mam wrażenie, znaczy że trzeba pamiętać o tym, że w ramach Związku Radzieckiego był taki dość mocny kulturkamp, powiedzmy, ukierunkowany na rusyfikację Ukrainy. I trzeba pamiętać, że ta kultura ukraińska była przecież wspierana, była wynarodawiana, próbowano, rusyfikowano po prostu Ukrainę na, za wszelkie, na wszelkie możliwe sposoby. I to jest taka reakcja. Natomiast każda wojna budzi, wiesz, jakieś takie skrajne uczucia, skrajne poglądy, nacjonalizmy i no ja uważam, że jeżeli rzucają pomnik, nie mam na ten temat jakiegoś zdania wyrobionego. Na szczęście nie muszę mieć zdania na każdy, zdania na każdy temat. Bardziej mi się podobało, jak postawili gdzieś pomnik Darta Weidera, chyba w odasie i to, to dla mnie było no oni, zdecydowanie śmieszniejsze. Tak. Oni przerobili Lenina na Wadera, chyba. Tak, na Wadera. No, no, to, no to w tym momencie wiesz, w tym momencie. Dla mnie to było dużo śmieszniejsze i z jajem. A... No tak. Znaczy wiesz, ja w ogóle wychodzę z założenia, że nie ma sensu już usuwać, to jest taka dyskusja, coś się przytoczyła w Polsce, tak? Czy jest sens um, usuwać pomniki? Nawet wrzuciłem zdjęcie na Twittera pomnika w czołgu ze Ścinawy. Widziałem, widziałem. E... I e bo to jest takie, mówi się, że powinno się te pomniki w Polsce pousuwać i tak dalej, ja bym ich nie usuwał, ja bym po prostu skuł wszystkie tam tablice, które sławią Armię Czerwoną i zamienił je tablicami, które by upamiętniały ofiary Armii Czerwonej z takim ładnym komentarzem historycznym, że dobrze tylu i tylu poległo przy zajmowaniu ziem polskich, ale to niekoniecznie było wyzwolenie i taki, wiesz, suchy komentarz historyczny, żeby pamiętać o tym, że, że to, to wyzwolenie to, to naprawdę nie... Czy, Oficjalnie było, nieoficjalnie, oczywiście nie było. Po prostu jeden totalitaryzm zastąpił drugi na ziemiach polskich, jedni okupanci zastąpili drugich, ja uważam, że gdyby takie tablice były, to te pomniki mogłyby zostać, bo po pierwsze Rosjanom by głowy wybuchały, gdyby to widzieli. To pierwsza wartość dodana, a druga wartość dodana, że uważam, że dla wielu ludzi, zwłaszcza z małych miasteczek, ten czołg, czy ta armata, stała się jakąś taką atrakcją, tak? Nie widzę sensu, żeby tego usuwać. Mówię, Uważam, że wystarczy zmienić po prostu tablicę na jakiś rzetelnie zrobiony opis historyczny. Można fajny kontekst zrobić, można przecież wytłumaczyć ludziom, dlaczego Rosjanie stawiali pomniki poległych, że to szukanie swoich poległych żołnierzy Sowieci traktowali po macoszemu, że jest ileś milionów zaginionych że te służby sanitarne u nich nie działały, że oni woleli stawiać centralne pomniki niż, niż szukiwać się mogił swoich żołnierzy i to wynikało z totalitaryzmu. Można zrobić naprawdę krótką, fajną narrację, którą można zawrzeć na takiej tablicy historycznej. Ja osobiście uważam, że można by to robić w ten sposób. Można to zrobić jak na przykład chyba Estończycy albo Łotysze, którzy zrobili muzea pomników. I oni wszystkie te pomniki Armii Czerwonej Poległych ustawili w jednym muzeum, żeby nie niszczyć, tylko po prostu przenieść temat zamknięty Natomiast z drugiej strony uważam, że bardzo dobrze, że likwidowano tablice, które sławiły Armię Czerwoną, tak? Bo były te tablice, że wyzwolicielą spod bla, bla, bla. To, że to skuto jeszcze niektóre w latach 90., no to uważam, że bardzo dobrze, tak? I zastąpiono bardziej neutralnym tekstem. Natomiast to jest dalej temat zastępczy, bo nawalani się o jakieś pomniki, czołgi, taka wojna polsko-polska i uważam, że to akurat powinno się zostawić historykom, niech sobie to historycy na sucho oceniają. A... No tak, tylko wiesz co, temat zastępczy, ale ja pamiętam, nie wiem, z 10 czy 15 lat temu w Talinie władze estońskie demontowały taki wielki pomnik wdzięczności. No ostatnio wysadzili nawet. Tak, ale wtedy doszło słuchaj, prawie do wojny, przecież tam były normalnie gigantyczne zamieszki a który Rosja wstalała, także to, to, to akurat doszło do mnie. Znaczy wiesz, pamiętaj, że w, pamiętaj, że w Estonii żyje 40% Rosjan. 30% społeczeństwa Estonii to są Rosjanie. No i też trzeba pamiętać o tym, że oni potrafili sobie, inspirowani oczywiście przez Putina, tak, przez, przez wywiad rosyjski, potrafili sobie na przykład w mundurkach NKWD maszerować w rocznicę, przez centrum Talina w rocznicę w aneksji Estonii do Związku Radzieckiego. No to jest tak dla nas, gdyby, nie wiem, Niemcy śląscy w mundurach Waffen-SS zaczęli sobie paradować po centrum Katowic, tak? To mniej więcej na, na, ta, 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 taki poziom, wiesz, zakłamywania historii, zbydlęcenia, jeżeli chodzi o historię. Więc tam relacje były zupełnie inne. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, jak brutalna była sowiecka okupacja nad Bałtyki. Tak? Która zaczęła się. Równo z okupacją Polski w sumie, nie troszeczkę, troszeczkę później, natomiast oni też mieli tę okupację dwukrotnie, dwukrotną i bardzo brutalną, tak. To w ogóle to jest ciekawe, że pamiętamy o jednym totalitaryzmie, pamiętamy o Niemczech, natomiast o nazistach, natomiast z drugiej strony to, co zrobili Sowieci, przez lata było wymazane z kart historii, natomiast dalej się nie wspomina o tym, że. Że mimo że ta okupacja na przykład sowiecka na ziemiach polskich, czyli 39-41 była krótsza niż nazistowska, to okazała się być dużo bardziej destrukcyjna, jeżeli chodzi o, o wynaradawianie Polaków, tak, ale to jest też długi taki temat. No drugi. tak, no i wiesz, i w ogóle tak o demoralizację, duszę i tak dalej. To jest temat na inny odcinek. Ja tylko chciałem tylko krótko, żeby już zamknąć ten temat, powiedzieć, że czasami Rosjanie też wprowadzają konfuzję w te sprawy, to znaczy są dwa elementy tych obiektów, to znaczy z jednej strony są pomniki, wdzięczności i tak dalej, przyjaźni tam polsko-sowieckiej. Moim zdaniem to można rozwalać albo tam, tak jak mówisz, przerabiać. Natomiast z drugiej strony są cmentarze żołnierzy Armii Czerwonej, których moim zdaniem ruszać nie wolno, bo prochy tutaj są absolutnie nietykalne. A Rosjanie, wiesz, wszystko to zakręcają i kiedy coś jest zniszczone w Polsce, na przykład jakiś pomnik właśnie wdzięczności, to mówią oni niszczą groby. To jest nieprawda. Odwrotnie, to na Białorusi są niszczone broni, groby Armii Krajowej. Żo żołnierzy poległych. Dobrze, słuchaj, to jeszcze tylko wróćmy do tej hersońszczyzny, żeby zamknąć już zaraz, za chwilę nasz. Nasz zegar, jeszcze dwa przystanki, ale to, że doszło do tej eksplozji, czy to był HIMARS, czy to była jakaś bomba i zginęło tylu oficerów rosyjskich tego frontu południowego, to świadczy o tym, że tak świetnie mają tam wywiad Ukraińcy na tym terenie, że oni wszystko wiedzą, co tam się dzieje. No bo to nie jest przypadek, że akurat jest eksplozja w budynku, w którym siedzi 100 czy 200 oficerów rosyjskich, nie? Wystarczy jeden z górką. No tak, no wystarczy, że ktoś jest idiotą i ma swoją komórkę prywatną, nie wiem, zadzwoni do rodziny, do żony, do kolegi, wyśle smsa, i to, i to wystarczy, tak, na współczesnym polu walki. No, no jasne, dobrze. Eee, dalej, w takim razie przenieśmy się na Morze Czarne i pytanie klasyczne. Eee, Jarku, co słychać w Odeście? W Odeście święty spokój. Dobrze, ale uwaga, to jest już godzina... Nawet myślę, studium. że trzeba zmienić pytanie teraz na co w Sewastopolu, tak? Bo co myślę, że tu prędzej mieszkańcy Sewastopola mogą się obawiać niż mieszkańcy Odessy. To prawda, okopują się podobno na Krymie <laughs> Rosjanie, ale wiesz co, nie zatrzymam zegara tym razem jak zawsze na Odessie i nie przejdziemy do podsumowania roku 2022, bo jeszcze muszę pójść dalej, muszę pójść na Naddniestrza i do Mołdawii. Mołdawski wywiad ogłosił, że wszedł w posiadanie super tajnych informacji rosyjskich <laughs> że Rosjanie w 2023 roku planują kolejną agresję na kolejne państwo, i to właśnie ma być Mołdawia, i Naddniestrze ma tu jakąś rolę do odegrania. Co ty myślisz, że to jest jakaś próba mobilizacji społeczności międzynarodowej wokół Mołdawii, czy, czy po prostu coś jest na rzeczy? Miałoby to sens w scenariuszu takim, gdyby armia białoruska się rozwinęła mobilizacyjnie z dodatkowymi siłami rosyjskimi, rzuciła się od północy w kierunku Lwowa, żeby odciąć Ukrainę dostaw z Polski i jednocześnie faktycznie te siedzące cichutko e, zworowane, czy e, nierozwinięte mobilizacyjnie brygady rosyjskie w Naddniestrzu nagle zaczęły się w jakiś sposób rozwijać i próbowały też wykonać tam jakieś ruchy, które miałyby wiązać większe siły ukraińskie no to w takiej... znaczy Ukraińcy musieliby interweniować z, ze swojego terytorium, no to w takim scenariuszu miałoby to minimum sensu, no bo to byłby kolejny kierunek otwarty, który by wymusił na Ukraińcach dzielenie części sił, czyli to, czego się wszyscy obawiają, tak, czyli tego, że nastąpi atak z północy, z Białorusi, z południa coś się zacznie dziać, jeszcze nawet jeżeli te siły nie będą miały żadnych szans powodzenia, to i tak będą kolejne siły, które będą angażować większe siły ukraińskie. Z południa, no to jest taka wizja właśnie tego, że Rosjanie mogą znowu zacząć ofensywę strategiczną na przykład z dwóch różnych kierunków operacyjnych na Ukrainie. Dobrze, ale jak to jest pr bardzo pr prawdopodobny scenariusz, no bo brzmi to, wiesz... Moim apokarnie... no zdaniem nie mało. Znaczy inaczej, na razie te Naddniestrze to mało prawdopodobne, bo te jednostki rosyjskie tam są naprawdę słabe. A Białoruś? Białoruś? Te prawdopodobieństwo rośnie. Widzimy w tej chwili, że Rosjanie skończyli podporządkowywać sobie armię białoruską. Nie widzimy, widzimy, że Białorusini robią przegląd swojego systemu mobilizacji, robią przegląd. Natomiast nie widzimy na razie rozwinięcia mobilizacyjnego na Białorusi. nie Widzimy, widzimy pojedyncze transporty, ale nie widzimy masowych transportów rosyjskich na Białoruś. To jeszcze nie jest ten etap, żeby bić na alarm, ale też nie jest ta pora roku, żeby się coś takiego mogło wydarzyć. Tak? Ja myślę, że Rosjanie nie popełnią tego błędu drugi raz i, i po prostu będą czekać, aż warunki atmosferyczne utwardzą drogi. Czyli raczej spodziewałbym się jakichś możliwych działań rosyjskich, albo jak będzie bardzo silny mróz, który skuje teren, ale na razie na to się nie zapowiada, albo dopiero w okolicy kwietnia. No dobrze, ale to mnie zaintrygowało, bo mówisz działań rosyjskich, a tymczasem w przestrzeni medialnej dużo się mówi o potencjalnej rosyjskiej ofensywie, właśnie wiosną albo ostrą zimą, ale też dużo o ukraińskiej, że może Ukraińcy, no coś tam Zełejski poprzywoził jakieś nowe zabawki z Ameryki. Co Ci się wydaje bardziej prawdopodobne? Która strona może przejść do jakichś działań zaczepnych, działań być może nawet rozstrzygających? Obie strony. To nie jest tak, że, że jedna ofensywa wyklucza drugą. Tak? Ponieważ Ukraińcy no, bez wątpienia mają plan przecięcia korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem, mają plan odbicia zajęcia swatowego, od, od, zajęcia starobielska, być może odbicia Serwii Rodoniecka. To nie jest tak, że um, Ukraińcy wiadomo, że, że będą kontynuować wyzwalanie terytoriów, które zajęli Rosjanie. Natomiast na no przyszły rok to będzie prawdopodobnie dla Rosji grało wszystko, tak? Ponieważ te sankcje ekonomiczne będą już bardzo odczuwalne. Gospodarka rosyjska prawdopodobnie się zawali. Część rezerw walutowych się Rosji skończy albo większość na stabilizacji gospodarki. No, w jaki sposób obie strony przede wszystkim Rosjanie będą dążyć do zakończenia konfliktu? Moim zdaniem wybiorą te rozwiązanie militarne. Czy znaczy kontynuację rozwiązania militarnego, czyli jakąś taką próbę przeprowadzenia generalnej ofensywy? Pytanie, jakie siły będą mieli Rosjanie, tak? ponieważ oni do tej pory ponieśli horrendalne straty w miarę nowoczesnym sprzęcie, jaki mieli, a co gorsza w kadrze oficerskiej. I głównym problemem Rosjan jest brak, no już nawet nie tyle nowoczesnych czołgów, co brak przede wszystkim dobrze wyszkolonych oficerów. No i tutaj pytanie, co się wydarzy, tak? Natomiast taki scenariusz, w którym armia białoruska rozwinęłaby się mobilizacyjnie, a to jest armia, która może się ponad czterokrotnie, z tego co pamiętam, powiększyć w razie rozwinięcia mobilizacyjnego. Plus świeże siły rosyjskie, gdyby ta masa uderzyła z północy, żeby próbować odciąć um, Ukrainę od dostaw z Polski, czyli powiedzmy taki marsz na lwów, to no po pierwsze mielibyśmy w Polsce wielomilionową falę uchodźców znowu ukraińskich, a po drugie, no, byłaby to sytuacja bardzo niebezpieczna dla Ukraińców, ponieważ oni musieliby wydzielić część świeżych sił, dokonać ich przerzutu, żeby zablokować te wojska. To by osłabiło ich ugrupowanie z kolei w okolicy Doniecka, więc. No, Ukraina ma ten problem, że ma mm, fatalnie niekorzystne położenie strategiczne w tym konflikcie, tak? Czyli może być atakowana w zasadzie z, no w zasadzie z pięciu kierunków, bym powiedział, takich zasadniczych, tak? Hmm, no tak, wystarczy spojrzeć na mapę. Przypomina to trochę mapę Polski w 1939 roku, nie? Podczas agresji niemiecko-sowieckiej. Słuchaj, to króciutko tylko, bo jeszcze mam trzy ważne pytania do Ciebie. A ponowne jakaś powtórka z 24 lutego 2022 i atak na Kijów. Wierzysz w coś takiego? Wielu ekspertów mówi, że to jest możliwe. Byłbym zaskoczony, gdyby drugi raz spróbowali przeprowadzić taką samą operację. Byłbym bardzo zaskoczony. Raczej, raczej, raczej już chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że to, co jest dużo cenniejsze dla Ukrainy, to nieprzerwany strumień dostaw z Polski. No tak. To rzeczywiście by zmieniło, zmieniło sytuację. Jarku, to tyle jeżeli chodzi o przewidywania, co się może wydarzyć militarnie na początku 2023 roku. Co już zaraz? Jak ten czas leci tak swoją drogą, a może, słuchaj, może straciliśmy właśnie trzy minuty rozmowy, może to wszystko jest nierealistyczne, może siądą do stołu rozmów i zaczną rozmawiać. Tylko informacje z ostatnich dni. Putin puszcza jakieś balony próbne, że trzeba zacząć negocjować. Ukraina zapowiada swój wielki plan pokojowy pod auspicjami ONZ-u, który ma zostać ogłoszony za chwilę. Nuncjusz Apostolski w Mińsku mówi, że negocjacje powinny się rozpocząć i być prowadzone właśnie w stolicy Białorusi. Uwaga, nawet embargo na ropę, które wprowadził Putin wczoraj dla krajów unijnych i innych krajów, które wprowadziły ten limit cenowy na ropę, zostało tak zinterpretowane, że jest to próba wywarcia nacisku na Zachód, żeby nacisnął na K żeby siadać do stołu rozmów. To może odwrotnie, może czeka nas na początku 2023 roku scenariusz, w którym działania wojenne powoli stracą na intensywności, a zaczną działać dyplomaci. Wątpię. Ja uważam, że to są działania rosyjskie, które raczej mają na celu zamaskować jakieś przygotowania do, do prób zdecydowanie militarnego rozwiązania tego konfliktu. Czyli nie wierzysz w szybkie zakończenie wojny i jakiś kompromisowy e, pokój. Mam nadzieję, że wojna się zakończy w przyszłym roku. I zakończy się zwycięstwem Ukrainy. Natomiast, no mówię politycznie, Ukraina ten konflikt wygrała. Natomiast to, że wygrała go politycznie, to, to nie wystarczy, żeby zakończyć ten konflikt, bo oczywiście musi być rozejm, potem muszą być rozmowy pokojowe. Natomiast jeszcze ten konflikt trzeba zdecydowanie wygrać militarnie. Do tej pory Ukraina ten konflikt militarnie wygrywała. I to widać bardzo wyraźnie. Natomiast mieliśmy do czynienia z pierwszą e, połową. Meczu, teraz będzie druga połowa meczu. I owszem, możemy mówić, że Rosjanie stracili 2000 czołgów ponad. No tak, lekko licząc, tak, to co jest potwierdzone w materiale zdjęciowym, ale też pamiętajmy, że w materiale zdjęciowym mamy potwierdzoną stratę około 400 ukraińskich czołgów. Czyli to jest 4 do 1, tak. Oczywiście to zostało uzupełnione dostawami z Polski, z Czech, z innych krajów. Natomiast pamiętajmy o tym, że obie strony ponoszą straty, obie strony uzupełniają te straty. I tam dalej konflikt trwa po prostu. No tak, to tylko dwie sprawy do tego, co powiedziałeś. Dzisiaj Marcin wyrwał, opublikował to na swoim Twitterze i zmroziło mnie to absolutnie. To znaczy, mówisz, że Ukraina do tej pory wygrywa, ale pole bitwy to nie wszystko. Według tych danych, które są danymi międzynarodowych instytucji finansowych, które monitorują sytuację na wschodzie, uważaj teraz, ukraińska gospodarka poniosła straty 40,5% PKB, a rosyjska 4,5% PKB. Przecież to jest w ogóle, słuchaj, knockout na tym poziomie. Ukraina po prostu leży na deskach i kwiczy. Ja bym bardzo chciał zobaczyć te wyliczenia tych instytucji i pogadać z jakimś ekonomistą, który się w tym specjalizuje, ponieważ jak ja widzę tego typu zestawienia, to zwykle jak się tam gdzieś Podrapie to leci taki smród onucy w twarz, nie? bo to, to zwykle, wiesz, tak się pojawia, że to jest wypuszczane gdzieś tam przez jakieś ośrodki, instytuty związane z Rosjanami. E, więc wolałbym po prostu zobaczyć, kto te wyliczenia robił, na jakiej zasadzie, jaka jest metodologia, i żeby to ktoś z ekonomistów i to, to ty, mm, makroekonomii wypowiedział się, czy to jest prawda, czy nieprawda, jaki to ma sens. No bo z jednej strony, wiesz, oceniamy Ukrainę, która raportuje do tych instytucji dość rzetelnie. A z drugiej strony mamy Rosję, która trzyma całkowicie sztucznie kurs rubla. Rosję, która zawiesza większość możliwych danych dotyczących stanu gospodarki. I tylko wiesz, i tylko potem widzimy po danych z krajów, które były odbiorcami towarów rosyjskich, że na przykład te kraje odbierają o ponad 40% mniej towarów z Rosji niż odbierały w zeszłym roku, tak? Więc w tym momencie trochę mi się te dane nie spinają i wolałbym, żeby ktoś, kto się specjalizuje z ekonomistą i to od makroekonomii po prostu się wypowiedział w tym temacie, bo, bo mówię: Jak ja widzę takie dane, to zachowuję dość daleko idącą ostrożność. Rozumiem. Wiesz, to tam z tego, co widziałem, to między innymi Bank Światowy, tego typu organizacje, natomiast. Wiesz, no tak, to... tylko jeżeli Bank Światowy wrzuca to na podstawie oficjalnych danych rosyjskich, to można sobie całość wiesz, zmiąć w kulkę i wrzucić do kosza na śmieci, ponieważ Rosjanie nie podają prawdy, tak? No to wiesz, to nikt mi nie wmówi, że kraj, który zmobilizował sobie gospodarkę, który jest objęty sankcjami i embargiem, nagle stracił tylko 4% gospodarki. Wiesz, to, to, to nie, to, 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 to tak nie działa, nie? Nie, tam że to chyba woskują w... na tych cenach, cenach ropy, które, które są całkiem, całkiem nadal mocne. Nie? Ale słuchaj, wiesz. Mnie to tylko, Jarku, przekonuje jedna rzecz. Zwróć uwagę, no wojna toczy się na terenie Ukrainy, a nie na terenie Rosji, nie? Pomijając jakieś tam incydenty, jak to lotnisko Engels. No tak, I tylko, że cała Ukraina Rosja jest też jest zaangażowana. Tylko cała Rosja też jest zaangażowana. Oni już w wakacje zmobilizowali sobie przemysł. Yy, mobilizacja, wiesz, można tak powiedzieć, ale mobilizacja ponad 400 tysięcy facetów, którzy trafili i do wojska, i do przemysłu, to nie jest, wiesz, coś, co, co nie wpływa na kondycję gospodarczą kraju, tak? Oczywiście. Więc w tym momencie raczej podejrzewam, że, że to tam, że z tymi danymi jest coś mocno nie, nie okej okay, ale tu mówię, wolałbym, żeby ktoś, ktoś specjalizuje się w ekonomii, ten temat się wypowiedział. Dobrze. Yy, zamykamy w takim razie prognozy na rok 2023 następującym pytaniem. Powiedziałeś, że chciałbyś i myślisz, że pewnie wojna się skończy w 2023 roku nadchodzącym, ale 2023 to jest styczeń i grudzień. Więc wiesz, rozpiętość czasowa kolosalna. Jakie jest twoje przewidywanie, ile jeszcze to może trwać? Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia jeszcze z jakąś jedną większą próbą ofensywy rosyjskiej i z kilkoma ofensywami ukraińskimi. I dopiero potem obie strony siądą do stołu rokowań. Ale może też wydarzyć się coś, z czego sobie nie zdajemy sprawy, i co, co, że tak powiem, wymusi inny przebieg starzeń. To może być konflikt Chiny-Tajwan. To może być, chociaż z drugiej strony, patrząc po tym, jak teraz COVID kosi Chińczyków, to, to nie wydaje mi się, żeby oni mieli w tej chwili głowę do, 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 do jakichś rozwiązań siłowych. Ta polityka zero-COVID chińska okazała się być kompletnie nieskuteczna. Natomiast no mam takie wrażenie, że, że jeszcze czekają nas jednak ciężkie, intensywne walki w przyszłym roku. Myślę, że te walki będą zwycięskie dla Ukrainy. Tak? Natomiast ja już napisałem w internecie i dalej podtrzymuję. Uważam, że w przyszłym roku będzie rzeź. Będzie rzeź z obu stron i będziemy mieli do czynienia ze stratami dużo większymi niż w tym roku. I to z obu stron, I dlatego przyszły rok będzie trudny. To, że będzie trudny dla Rosjan, to w sumie nikogo to nie interesuje, tak? natomiast to też będzie trudny dla Ukraińców. I to myślę, że jest ważne, żeby ta wspólnota międzynarodowa w jeszcze większym stopniu w przyszłym roku wspierała Ukrainę, która walczy z rosyjskim najeźdźcą, niż wspierała w tym roku, ponieważ że Ukraińcy walczą niejako w imieniu całej Europy Środkowo-Wschodniej. A dwa, że no mają duże szanse wygrać ten konflikt. Nie tylko politycznie, co już się dokonało, ale i militarnie. Co dalej jest jeszcze nie nierozstrzygnięte do końca. tak? Czyli czeka nas yy, tragiczny, ale jednocześnie oczywisty rok. Tak, rok 2023. Będziemy o tym, drodzy Państwo, na obu naszych kanałach, i y, Wolski o wojnie, i Historia Realna, informować. Będziemy robili kolejne zegary i śledzili. Śledzili tą sytuację. Ja wrzucę tylko tak trochę, może anegdotycznie, powiedziałeś, że może, chyba że coś się wydarzy sensacyjnego, Ławrow dzisiaj oskarżył Stany Zjednoczone o tajny plan fizycznego, fizycznej eliminacji zamachu na, na Putina. Co, pf, jakiś w ogóle no nie, to, to akurat byłoby tragicznie, wiesz, że to, to dla Ukraińców to by było akurat tragiczne, bo wyobraź sobie, że na przykład Putina zastąpi Nawalny i będzie próba jakiegoś resetu 2-0, czy coś w tym stylu, to, to ja myślę, że jeszcze trochę SBU to zacznie ochraniać Putina, tak, a nie, a nie na niego polować, bo, bo wiesz, bo, znaczy się śmieję się z tego, tak, ale wiesz, to takiś trochę śmiech przez łzy, bo zauważ, że no z jakichś przyczyn ten Nawalny dalej żyje, tak, żyje w łagrze i nawet coś tam publikuje, coś, wiesz, y jest ewidentnie specjalnie traktowany jak na łagier rosyjski, bo jeszcze żyje, a jest opozycjonistą. Więc ja się obawiam, że on jest po prostu trzymany jako, jako taka, wiesz, yy, nie tylko on, jako osoba do wyciągnięcia w razie czego, postawienia jako marionetka i próby dogadania się z Zachodem. Tak? No tak, no, rezec, i to jest, myślę, też taki. I to jest też, myślę, taki czarny scenariusz dla Ukraińców i nie tylko, ale z drugiej strony no na razie widać bardzo wyraźną wolę w Stanach Zjednoczonych yy, do Rosjan. Tak, e, czyli ewidentnego e, zniszczenia potencjału militarnego Rosji rękami Ukraińców, co ma miejsce obecnie. E, I też zauważ, jak się zmieniła retoryka chińska. Chińczycy obudzili Stany Zjednoczone i w tym momencie tu już nie ma miękkiej gry, tak? tak. Tak. No mieliśmy tą wizytę też Załęckiego w Stanach, o której mówiliśmy zresztą w historii realnej. Jarku, to teraz mówiliśmy, o, zrobiliśmy zegar, przekazałeś swoje przewidywania na rok 2023, a teraz chciałbym tak zakończyć tę naszą dzisiejszą rozmowę z próbą spojrzenia na mijający rok 2022. W naszym życiu, twoim i moim, bardzo dużo się zmieniło. Wojna zmieniła świat, my robimy regularnie te nasze, nasze rozmowy, ale zawsze skupiamy się na tym, no właśnie, zegar, co się dzieje pod Bachmutem, co się stało pod Hersoniem, zatonęła Moskwa, wiesz, tego typu historie. Jest koniec roku, jest dobrym momentem, żeby spojrzeć trochę, tak wiesz, w skali makro NATO, na tą wojnę. Powiedz mi, tak, może zacznijmy od największych zaskoczeń. Co w tym konflikcie zbrojnym było dla ciebie czymś takim, co absolutnie nie przewidziałeś i powiedziałeś, wow, kto by sądził, że coś takiego jest możliwe? To w jaki sposób Rosjanie rozpoczęli tę operację. Czyli, że oni faktycznie próbowali przeprowadzić operację specjalną, a nie wojnę, to, że uderzyli na Ukrainę w sposób nie logiki wojny, tylko operacji specjalnej. Czyli oni faktycznie uwierzyli, że będą w stanie dokonać wspomaganego bagnetami zamachu stanu na Ukrainie i w jakiś sposób zmienić tą władzę. I to jest coś, co było zaskakujące, e, ponieważ oni uderzyli zaledwie tam 120 batalionowymi grupami bojowymi z grupowaniem liczącym 600 tysięcy żołnierzy. E, czyli to są siły, które są generalnie bardzo małe jak na Rosjan. Tak? Oni nie przeprowadzili tej masowej mobilizacji przed rozpoczęciem konfliktu. To było coś zaskakujące, ale mówię, no nie było dla mnie zaskakujące już to, że konflikt stał się długotrwały, konflikt stał się z udziałem broni pancerno zmechanizowanej, że Rosjanie są gotowi i przygotowani do długotrwałego konfliktu, że, że ten długotrwały konflikt to jest coś, do czego Rosjanie automatycznie dążą, jeżeli nie mogą zakończyć tego konfliktu no, w ramach operacji specjalnej relatywnie szybko, no bo widać, że Rosjanie byli też przygotowani na plan B czyli na tą operację długotrwałą i to właśnie zrealizowane. Z drugiej strony to, co mnie też zaskakuje, to to, że Rosjanie czasami potykają się o własne nogi w miejscach, w których absolutnie nie powinni się potykać, i ta armia pod pewnymi względami się potwornie usteczniła. To jest coś, co jest zaskakujące. Natomiast. Przewrotnie powiem, że konflikt na Ukrainie nie pokazuje jakichś rewolucyjnych trendów, jakichś przełomowych technologii, jakichś wielkich game changerów, jak to się ładnie mówi, czy, czy innych zmieniaczy reguł gry. To co widzimy w tej chwili, to widzimy klasyczny konflikt pancerno-zmechanizowany, bardzo intensywny, najbardziej intensywny od czasów II wojny światowej w Europie bez dwóch zdań. Widzimy konflikt, który pokazuje rolę rezerw, widzimy konflikt, który pokazuje rolę masowości armii, który pokazuje rolę wojsk pancerno-zmechanizowanych, spartych artylerią, który pokazuje rolę silnej obrony przeciwrotniczej, który w wymiarze politycznym pokazuje rolę marynarki. Na no przykład pamiętajmy kwestię eksportu zboża z Ukrainy, którą próbowali grać Rosjanie i to się skończyło dopiero jak NATO, a zwłaszcza Turcy, pogrozili palcem Rosji. Więc znowu widzimy, że, że bez tej silnej marynarki wojennej, to, to ciężko mówić o byciu podmiotem, a nie przedmiotem stosunków międzynarodowych. Znowu widzimy. To w zasadzie co wiedzieliśmy z poprzednich konfliktów, czyli drony tak są użyteczne, ale muszą być wpięte w pewien system, to nie jest wunderwaffe, które wygrywa wojny. Działania lekkiej piechoty tak ale one muszą być w ramach całego systemu sił zbrojnych i tak to jest na Ukrainie, gdzie owszem każda brygada ukraińska ma jeden albo dwa bataliony lekkiej piechoty, ale to jest tylko jedna czwarta albo jedna piąta sił w, tym, w tej brygadzie, ponieważ pozostałe cztery albo pięć batalionów to są bataliony pancerne i zmechanizowane, czyli bataliony ciężkie, tak, czyli znowu, to... Boż, bo ten konflikt był pełen jakichś takich mitów, bla 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 lekka piechota, bla 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 javeliny enlowy, bla 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 bajraktary, i to wszystko były takie marketingowe wrzutki, które pseudoeksperci łapali i potem, wiesz, nieśli dalej jako jakiś taki święty gral prowadzenia wojny, że teraz będą drony, teraz będą czoweliny, teraz będzie lekka piechota. Po czym większość osób, które nie wiem, trochę więcej. Wie w tym temacie, to patrzyła na to z politowaniem i wiesz, mijał ten taki medialny hype, te takie medialne pompowanie balonika i okazało się, że bajraktary no super, ale w pierwszych dwóch miesiącach wojny 16 sztuk im spadło, bo były strącone przez obronę przeciwlotniczą i finalnie te bajraktary działały tam, gdzie nie było obrony przeciwlotniczej. Obrona przeciwpancerna, no super, mieliśmy tę wizję tego bohaterskiego Ukraińca z Javelinem albo z Enlowem, no ale Przyszło co do czego, no to pod Czernichowem zatrzymała czołówki rosyjskie Brygada Pancerna, pod Bachmutem zatrzymała Brygada Pancerna, pod Barwinkowem zatrzymała Brygada Pancerna ukraińska, czołówki rosyjskie. tak? Potem mieliśmy artylerię, co faktycznie było potwierdzeniem roli artylerii w konflikcie. Mieliśmy e, wspaniały przykład, jak promil możliwości NATO, czyli uderzenie na rosyjską logistykę zmieniło losy tej wojny wakacji, bo wakacje były taki moment przełomowy między Rodonieckiem a Hersoniem Ukraińcy zniszczyli logistykę rosyjską na tyle, że Rosjanie musieli powstrzymać operację o charakterze ofensywnym i przejść do defensywy. I to był punkt zwrotny tej wojny. Tak, bo pamiętajmy, że Sewierodoniec Rosjanie finalnie zdobyli, tak. Nie, nie zdołali oczywiście zająć, e, zająć Słowiańska, zająć Krematorska. Przegrali te próby wyjścia z Izjumu na południe w stronę Barwinkowa bodajże. Okej, okay, to im nie wyszło, natomiast na Sewierodoniec padł, tak, ale. Ukraińcy za pomocą promilu możliwości natowskich zdołali zniszczyć logistykę rosyjską, ale znowu to nie jest nic nowego. To jest potwierdzenie tego, co NATO miało w swojej doktrynie głębokiego porażenia od lat 80. Tak? Follow on forces atak Fofa słynna z lat 80. To nie jest nic nowego. tak? Potem wielodomenowe pole walki to też nie jest nic nowego. To są lata 90., więc. Konflikt na Ukrainie, jeżeli ktoś się nie interesuje wojną, wojskowością, albo ma taką bardzo płytką, powierzchowną wiedzę, to może być taki szereg wow! I takich wiesz, zachwytów, jak ma dzieciak przed sklepem z cukierkami. O piękne cukierki takie, piękne cukierki takie, drony, bajraktary, piechota dronowa, lekka piechota. No nie, to tak nie wygląda. To jest dalej klasyczne pole walki, gdzie każdy element ma swoją precyzyjną rolę i precyzyjne miejsce w całym systemie i to wiesz, nie gra jeden solista, tylko gra cała symfonia harmoniczna i armia ukraińska nie jest idealna. To jest armia, która ma wiele zalet i bardzo wiele wad, ale ona jednak ten swoją koncert wykonuje dużo sprawniej i dużo lepiej niż armia rosyjska, gdzie bardzo wiele elementów nie działa, nie działa tak jak powinno, bo po pierwsze Rosjanie nie szli na wojnę, tylko szli na operację specjalną, ale nie działa też dlatego, że ta armia rosyjska okazała się być głęboko chora na wielu obszarach i ona zatraciła zdolności, które miała w czasach Związku Radzieckiego i to widać. Tylko znowu, czy to oznacza, że Rosjanie mogli nie wygrać tego konfliktu? Mogli go wygrać. To mówię, w tej wojnie było wiele takich elementów, że gdyby coś zadziałało troszeczkę inaczej, to byłyby te losy zmienione. Natomiast obecnie widzimy no, pasmo sukcesów ukraińskich i militarnych, i przede wszystkim politycznych, i mam nadzieję, że to będzie trwać po prostu w przyszłym roku i będzie to w przyszłym roku wyglądało z mniejszymi stratami dla Ukrainy. Lepiej niż w tym roku, ale tak jak tak jak mówiłem, no, podejrzewam, że przyszły rok to w ramach tej logiki wojsk walk pancerno zmechanizowanych to będzie rzeź po obu stronach. Przy czym to, czego moim zdaniem brakuje Ukraińcom, to samoloty. Myślę, że podarowanie, rola lotnictwa w konfliktach zbrojnych jest kluczowa i obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza lotnictwa i dominacja w powietrzu i tutaj gdyby w końcu na zachodzie ktoś wpadł na pomysł podarowania razem z najemnikami na przykład dwóch f 16 Ukraińcom, to myślę, że ten konflikt by z miejsca zaczął wyglądać zdecydowanie lepiej na, na korzyść Ukrainy. No tak, ale nikt, nikt się do tego nie pali. Ja tylko krótki komentarz do tego, co powiedziałeś. Ja mam trzy zaskoczenia: Rosjanie na minus, Ukraińcy na plus, i ja jednak jestem zaskoczony tym, co ciebie nie zaskoczyło. To znaczy, w życiu bym, gdybyś mi powiedział rok temu, że będzie właśnie taka klasyczna wojna z masami czołgów, wiesz, setkami tysięcy żołnierzy, frontem, okopami, rakietami, to bym, to bym powiedział, że to jest w ogóle niemożliwe. Raczej spodziewałbym się czegoś w stylu operacji specjalnej albo operacji o ograniczonym zasięgu, czyli jakieś, wiesz, obgryzanie tamtej. Tego Hersończyzny, ale pff, tego, co próbowali zrobić Rosjanie, to, to mnie szokowało. Um, a co do tego sprzętu, no to zobacz, yy, samoloty by się przydały, ale czas leci, nic się nie dzieje, i Amerykanie mówią wprost, że nie chcą dawać. Tak, coś, znaczy my nie wiemy, co się dzieje, bo się wiesz, dzieje. szkolenie pilotów trwa, więc może coś się dzieje, tylko o tym nie wiemy. Tak samo patrioty, tak, no, mają być dostarczone na Ukrainę, co jest świetną informacją natomiast no, mówią Amerykanie, że pół roku przynajmniej będzie trwało szkolenie obsad patriotów, czyli one by trafiły na Ukrainę dopiero gdzieś w okolicy czerwca natomiast z drugiej strony my nie wiemy czy to szkolenie już nie trwa od pół roku no Jarek, no, ale pamiętaj, patria, że to jest broń defensywna oni tam sobie coś będą zestrzeliwać nadletującego ale do takiej broni ofensywnej która mogłaby Rosjanom zrobić jakąś poważne kuku, to Ameryka się nie pali, żeby przekazywać ale Piotrze, prawie każda broń jest ofensywna jeżeli odpowiednio ją użyjesz Pamiętaj, że defensywnymi systemami S-300 przecież atakuje się w sposób ofensywny miasta, tak? Odpalając rakiety. A to Patriot może tak użyć? Wątpię. Tutaj nie wiem, ale bardzo w to wątpię. Natomiast no ja w tym momencie uważam, że Zachód no jednak sztucznie w sposób polityczny hamuje przekazywanie pewnych rodzajów broni na Ukrainę, co w moim odczuciu jest złe bo należało po prostu Ukraińców sensownie do zbroi, zwłaszcza w sprzęt lotniczy latający, no to jest decyzja polityczna i to decyzja Waszyngtonu. No nie chcę, nie chcę Amery nie Wiesz, nie chcą Amerykanie eskalować i mówią, że nie chcą się narażać na wojnę, na wojnę z Rosją. Nie, ja myślę, ja że to mówię. jest wykańczanie Rosjan po prostu niskim kosztem. <laughs> Chyba, że tak, no, albo nie chcą im zbyt dużej krzywdy zrobić, bo o tym też się mówi. Jarku, na koniec zawsze trochę staram się coś lżejszego wrzucić i to już jest ostatnia sprawa dzisiaj. Otóż mamy ten właśnie taki czas, my też trochę o tym mówiliśmy, kiedy wszyscy prognozują, rzucają jakieś pomysły, co się może wydarzyć. I zabrał głos Dmitrij Miedwiediew, jeden z czołowych przedstawicieli reżimu. Rosyjskiego. Jego przewidywania na rok 2023. Polska weźmie udział w rozbiorze Ukrainy i zajmie zachodnią Ukrainę. Dużo to jej nie pomoże, bo zostanie potem sama rozebrana. Dojdzie do wojny między czwartą Rzeszą Powstałą a Francją, a Teksas oddzieli się od Stanów Zjednoczonych i stworzy z Meksykiem Federację Tex-Mex. Tyle Miedwiediew. Komentarz Jarosława Wolskiego co tam w głowie siedzi. Białe myszki jeszcze widzi do tego, myślę, bo to już, to już myślę, że to już jest jakaś delira po prostu i, i, i jest jakiś objaw nieliczonego alkoholizmu, nie, to jest jakaś masakra, ale to nie, nie przyjmowałbym się tym, co mówią rosyjscy oficjele, tak, bo jak popatrzymy sobie na Zacharową na przykład, to już wiesz, to już ręce opadają, tak, i tak, telewizja rosyjska robi bardzo dziwne rzeczy. Moim gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i ten zegar. Dziękuję bardzo. Jest to, drodzy Państwo, nasz ostatni w roku 2022 z licznych zegarów. Także dziękuję Ci, Argu, nie tylko za tą rozmowę, ale za cały rok naszej intensywnej współpracy, za wszystkie nasze rozmowy, z których naprawdę kupę się, kupę się dowiedziałem i zawsze miło mi się z Tobą rozmawiać. No, dziękuję bardzo, Piotrze, i nawzajem. No, kupę, żeśmy spędzili godzin razem rozmawiając yy, tak. i dodajmy naszą wyprawę w góry Izerskie, którą Państwu też polecam, możecie tak, zobaczyć tak, na kanale. Umówiliśmy się, że w przyszłym roku nie tylko będą zegary, ale powtarzamy, nie zdradzimy Państwu na razie, gdzie, y, gdzie pójdziemy. Ale, ale zapowiada się świetna wyprawa. Będzie z nami Patryk Grochowalski, który jest reżyserem historii realnej i on będzie wszystko nagrywał, więc opowiada się fajna wyprawa. Wolski o wojnie to jest kanał zaprzyjaźniony. Jarosława Wolskiego. Spokojnie o wojnie to książka. Polecamy Państwu. Jarku, jeszcze raz wszystkiego dobrego na przyszły rok. Trudny, ale składam ci te życzenia i dziękuję za tą rozmowę. Dobrze i drodzy państwo jeszcze na sam koniec podziękowanie dla naszych widzów. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej, za to, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest telefon Hammer super wytrzymały. Używam historiarealna.pl, to jest nasza księgarnia internetowa. Koszulki Redisbet, moje książki, między innymi Ukraińcy i Kupki. I na koniec kciuki, kciuk dla Zarysu, który dostarcza pomoc humanitarną na Ukrainę, kciuk dla Legimi, biblioteki internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least, Speak.ly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.